fizyczne podróże przez świat. Naszym gościem jest Grażyna Woźniczka, filolog, kulturoznawca i latynoamerykanistka, współtwórczyni kieleckiego biura Polka Travel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, Bonjour, mesdames, messieurs. Wracamy dzisiaj do Paryża. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Dziś z literackiego szlaku przenosimy się na muzyczny szlak. Termin chanson Française narodził się po zakończeniu II wojny światowej wraz z powstaniem przemysłu płytowego, ale korzenie piosenki francuskiej sięgają znacznie głębiej, nawet do średniowiecza. Lubi Pani piosenkę francuską? Jak najbardziej. No i może sięgnijmy do tego średniowiecza, bo rzeczywiście ma Pana rację. Chanson française to tradycja średniowiecznych trubadurów, bo tak rodziła się literatura, ale literatura często śpiewana. Trubadurzy, poeci francuscy śpiewali dla swoich dam, opowiadając o swoich przygodach, opowiadając o historii Francji. and see I to były początki, tak jak właśnie wspomniałam, i literatury w formie poezji, i również muzyki. Więc rzeczywiście możemy sięgnąć do średniowiecza. Ale to po drugiej wojnie światowej nastąpił rozkwit chanson française, która jest najbardziej emblematycznym takim wizerunkiem, wizytówką muzycznej Francji. I to wszystko narodziło się w klubach i w kabaretach, które działały już od XIX wieku. I niewątpliwie dla wszystkich Polaków taką ikoną chanson française jest oczywiście Edith Piaf, i może od niej rozpocznijmy. Nie była ona kompozytorką śpiewanych przez siebie piosenek, a teksty napisała tylko do kilku z nich, a jednak uważana jest za matkę współczesnego gatunku chanson Frances. Dokładnie i to tak niepozorna kobieta. Edith Piaf wywodziła się z nizin społecznych, ponieważ jej rodzice to byli artyści, i śpiewaczka, i artyści cyrkowi. Zresztą matka porzuciła ją w dzieciństwie, oddała ją na wychowanie. Ona zresztą, można by powiedzieć, tułała się troszeczkę po rodzinie. No i między innymi była przez jakiś czas pod opieką swojej babki, która była Właścicielką Domu Lekkich Obyczajów. Także często wypominano to Edith Piaf, nawet mówiono, że właśnie stamtąd się wywodzi. Swoją karierę rozpoczynała na ulicach Paryża i w nocnych klubach. No i właśnie tam została odkryta przez francuskiego impresaria i w latach 30., bodajże to był chyba 36. rok, kiedy debiutuje i kiedy już jej pierwsze występy są wielkim sukcesem. Przyjmuje nadany jej pseudonim wróbelka Limon Piaf, no i z tym przydomkiem już pozostaje do śmierci, a sam przydomek pochodził, czy właśnie wiązał się z jej niewielkim wzrostem, bo miała około metra pięćdziesięciu, natomiast głos miała potężny. Nie tylko była przedstawicielką Chanson Francaise, nie tylko z nią właśnie kojarzy się najwięcej, najsłynniejszych piosenek, ale doprowadziła do debiutu wielu innych przedstawicieli tego gatunku, jak choćby Charlotte Znawoura, czy wielu innych. Ivmonton, prawda, Yves Montand, dokładnie, Gilbert Becot. Także z nią były powiązane debiuty wielu gwiazd tego gatunku, z nimi razem występowała. Występowała na wszystkich scenach paryskich, ale nie tylko paryskich, bo również koncertowała. Poza Paryżem, poza Francją. Także była ikoną francuskiej muzyki. W życiu prywatnym raczej nieszczęśliwa, bo nie miała szczęścia do mężczyzn, przynajmniej w tym pierwszym okresie. I jej pierwszy mąż to zawodowy bokser, który niestety nie tylko trenował na ringu, ale również w zaciszu domowym, czego ofiarą była Edith Piaf. Natomiast drugi związek krytykowany, dyskutowany na salonach paryskich, to był związek z Tofilem Sarapo, również muzykiem, wiele od niej młodszym. Zarzucano mu, że przez to chce wybić się i chce zrobić karierę. Natomiast taka jest prawda, że opiekował się nią i był dla niej wsparciem do końca życia, zresztą razem w jednym grobowcu są pochowani. Kiedy Edith Piaf umiera w 1963 roku, to na jej pogrzeb przychodzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi, żegnają cały Paryż, a jej piosenki są wieczne, są nieśmiertelne, bo pomimo, że słynna szansonistka odeszła, no to nadal jest najczęściej słuchaną przedstawicielką tego gatunku. Mówi się, że taką jej następczynią w późniejszym okresie, przedstawicielką tak zwanej La Nouvelle Chanson Française, która rozwinęła się w latach 80 90 na początku, właśnie roku 2000, była Patrycja Kas. Zresztą bardzo często porównywano ten głos, również taki niski, mocny głos, jako właśnie odniesienie do słynnej Edith Piaf. Będąc w Paryżu, możemy zaproponować szlak Edith Piaf, prawda? Tak, jest, tak, dokładnie jest szlak Edith Piaf, miejsca, gdzie koncertowała, co więcej, jest nawet niewielkie muzeum, które opowiada o jej życiu, opowiada o jej twórczości, natomiast jak najbardziej właśnie miejsca związane z jej twórczością, no i oczywiście grobowiec, który nie tak łatwo znaleźć, bo on jest w tej nowszej części Perla Chess i zaledwie maleńka tabliczka mówi o tym, że tam jest pochowana Edith Piaf. Może nie tak łatwo znaleźć szukając grobowca poprzez numer kwatery, ale zawsze tam ktoś stoi, zawsze tam są świeże kwiaty, więc tym należy się kierować. Edith Piaf dała słynną serię regitali w paryskiej Olimpii od 1955 do 1962 roku. Proponuję, abyśmy zaprosili naszych słuchaczy do Olimpii, założonej w 1888 roku przez Josefa Olera, twórcę Mulemru. Tak, twórcy Moulin Rouge, bo to był czas, kiedy rozwijały się kabarety, kiedy rozwijały się miejsca rozrywkowe. Moulin róż akurat powstał na wystawę światową, do niego też zaraz zajrzymy, ale Olimpia to była już wtedy jedna z największych scen. Druga połowa XIX wieku to jest okres, powstawania nie tylko już scen teatralnych, nie tylko teatru przez Wielkie te i Wielkiej Opery Garniera, ale właśnie miejsc bardziej rozrywkowych i związanych właśnie z piosenką, z tańcem, z kankanem, który był wtedy, no można by powiedzieć, jednym z najbardziej charakterystycznych tańców Paryża. No i właśnie w tym czasie, kiedy to ludność Paryża umawiała się na potańcówki, zbierała się w weekendy po to, żeby oglądać widowiska, czy właśnie pójść do kabaretu, bo kabarety właśnie miały taką genezę. Kabaret to było pierwotnie miejsce, gdzie się szło na potańcówkę, gdzie oglądało się widowisko, a dopiero później on zmienił to swoje znaczenie na te typowe kabarety paryskie. Natomiast właśnie w tym czasie powstaje Olimpia i od samego początku przyciąga największych artystów. Jednak jej największy sukces... To jest tak naprawdę XX wiek, kiedy dyrektorem zostaje Bruno Cocotlix. I to on wynosi Olimpię, można by powiedzieć, do czołówki paryskich teatrów muzycznych. Nie tylko już wtedy występują tam tancerki, nie tylko tańczy się kankana, ale właśnie występują tam przedstawiciele Chanson française. Ściąga też wielkie nazwiska, tak naprawdę z całego świata, nie tylko z Europy. Tam koncertowali najwięksi, więc warto wspomnieć, że również i nasze polskie gwiazdy miały okazję koncertować tam w latach 60. 70 -tych, 70 -tych. I to były takie nazwiska jak Violeta Villas, jak Edyta Geppert, jak Helena Majdaniec i wielu, wielu innych, o których pan pewnie też będzie chciał wspomnieć. Helena Majdaniec, prawda? Czesław Wydrzycki, Michał Burano, Krzysztof Klęczon, Ewa Demarczyk, oczywiście Irena Jerocka, Niebieskoczarni. Tak, dokładnie. Olimpia zresztą do dzisiaj istnieje. Do dzisiaj można tam pójść na koncert, można tam pójść na przedstawienie. Nie ma już tej sławy, co niegdyś, niemniej jednak dalej jest. Jest działającym teatrem no i znajduje się w niezwykle prestiżowej dzielnicy pomiędzy Kościołem Świętej Marii Magdaleny, a pomiędzy słynną Operą Paryską. Jeszcze mówiąc o Chanson Française, ja chciałabym wspomnieć, bo moglibyśmy tutaj przytaczać wiele nazwisk, tak jak mówiliśmy Yves Monton, Borel, wiele, wiele, ale zdecydowanie obok Edith Piaf, taką postacią najbardziej znaną i związaną z muzyką francuską, w ostatnich dekadach był Charles Aznavour. Aznavour nie był Francuzem z pochodzenia, był z pochodzenia Ormianinem i tworzył on oczywiście muzykę francuską z gatunku chanson français, ale bardzo dużo było odniesień tam do rodzinnej Armenii. Zresztą uważał się sam za ambasadora kultury ormiańskiej, nawet działającym przy UNESCO łączył te dwa właśnie wpływy. Natomiast oprócz tego, że wydał mnóstwo płyty, koncertował na całym świecie, był ikoną muzyki francuskiej, to warto wspomnieć, że gdy umierał chyba dwa czy trzy lata temu, to żegnano go specjalnymi honorami na Placu Inwalidów. Prezydent Francji właśnie była specjalna ceremonia przygotowana, w której uczestniczył prezydent Francji i to była ceremonia pożegnalna wielkie wielkiego artysty zasłużonego dla chanson française. Warto też wspomnieć o Jodasę, co prawda pochodzenia amerykańskiego artyście, związanego też w jakiś sposób z muzyką francuską i chanson française, Co prawda później on wyemigrował na Polinezję francuską, natomiast to właśnie on śpiewał jedną z najsłynniejszych piosenek tego gatunku, która nam się kojarzy z Paryżem, czyli O champs élysées czyli na polach elizejskich. Natomiast druga taka piosenka, która mi się zawsze kojarzyła z Paryżem I która zresztą opowiada o pięknym Paryżu, o miejscach emblematycznych, jak Plac Bon Vendôme, jak Pola Elizejskie, jak właśnie spacery po Paryżu, jest słynna piosenka Paris, Paris, która powstała przy współudziale słynnej aktorki Katrin Deneuve, ikony francuskiego kina. Żaudassin, Dalida, Jacques Brel. No właśnie, Mireille może Mathieu. jeszcze o Dalidzie wspomnijmy też, bo Dalida też ma swój szlak w Paryżu. I to jest też przedstawicielka, no, można by powiedzieć, czołówka tego gatunku. Też bardzo ciekawa postać, bo jej korzenie wywodzą się z północnej Afryki. Natomiast zaczynała jako aktorka, jako Miss. Przede wszystkim zasłynęła jako przedstawicielka piosenki Francuskiej do tego stopnia, że została uhonorowana Oskarem za swoją twórczość. Niezwykle nieszczęśliwa w życiu prywatnym. Większość jej partnerów albo popełniała samobójstwa, albo ginęła w tragicznych okolicznościach. Natomiast ona jako artystka świeciła. Świeciła na wszystkich scenach, i to francuskich, i to europejskich, i na słynnych festiwalach była wielką artystką, natomiast nie była w stanie udźwignąć ciężaru tego swojego życia prywatnego i niestety kończy tragicznie, popełnia samobójstwo. Jest pochowana na cmentarzu Montmartre, zresztą jej grobowiec jest taki bardzo charakterystyczny, ponieważ na nim stoi posąg naturalnej wielkości artystki. Natomiast jeżeli spacerujemy po Paryżu Muzycznym i szukamy szlaków muzycznych, to właśnie jednym z takich szlaków jest szlak Dalidy i Dalida doczekała się nawet swojego placu na Montmartre. Jest plac jej imienia niedaleko Bazyliki Sacré-Cœur, gdzie schodzimy ulicą Lepic w dół. Tam możemy zobaczyć jej popiersie, no i właśnie zatrzymać się i pomyśleć o tej wielkiej artystce, która wydała chyba jedne też z najważniejszych dzieł, jeśli chodzi o Chanson Frances. Dalida występowała oczywiście w Olimpii. Ja nie wiem, czy wspomniałem o Annie German, która pojawiła się na no scenie nie Olympii. Nie wspominaliśmy, a Anna German czy Dalida to były artystki, które zarówno występowały w Olimpii, ale również na festiwalu w Sanremo. Także ich gdzieś tam prawda, szlaki się przecinały. Natomiast tak, Anna German też była jedną z tych artystek, która zachwyciła Olimpię i której koncert jeszcze później wspominano długo. Będąc w Paryżu warto odwiedzić kabaret Moulin Rouge, który niegdyś uchodził za siedlisko rozpusty. No tak, właśnie, bo mówiliśmy o kabaretach. Kabarety powstały w XIX wieku, kiedy zaczęła być wchłaniana do Paryża dzielnica podmiejska Montmartre, bo tam było najtaniej i tam się przenosili artyści, zwłaszcza ci, którzy niespecjalnie mieli środki finansowe, by błyszczeć w najdroższych miejscach. No i tam, jako w miejscu takim sielskim, bo było to wzgórze, gdzie znajdowało się mnóstwo wiatraków, mnóstwo młynów. Właśnie w jednym z takich młynów, Moulin de la Galette, czyli w młynie ciasteczkowym czy naleśnikowym, powstał jeden z pierwszych kabaretów. I tak jak mówiłam, to były spotkania na potańcówki, spotkania, żeby również zobaczyć tancerki, ale to był rodzaj takich trochę pikników, które nawet były uwieczniane przez Renoira na jego obrazach i możemy zobaczyć te sceny czy w Muzeum d'Orsay, czy w pobliskiej Oranżerii. Natomiast jako, że był to też czas, kiedy zaczęła być popularna taka rozrywka bardziej zakazana. To wiele z tych kabaretów zaczęło się przeistaczać też w nocne kluby. W nich tańczyły tak naprawdę tancerki, które przechodziły z jednego klubu do drugiego. Takimi kabaretami był Paradis Latin, takim kabaretem właśnie początkowo była Olimpia. Takim kabaretem później stał się w dużym stopniu też Moulin de la Galette, ale najsłynniejszym i mającym tę największą sławę był oczywiście Moulin Rouge. I Moulin Rouge powstał na wystawę światową wielkie wydarzenie w Paryżu w 1889 roku, kiedy powstała wieża Eiffla jako symbol tej wystawy. Budynek tymczasowy, który stoi do dziś i stał się ikoną miasta. No i właśnie druga ikona, czyli Moulin róży. Moulin Rouge miał zadziwić. Miał mieć ruchomą scenę, miał mieć najlepsze tancerki, więc założyciel rzeczywiście podpisał kontrakty z tymi najlepszymi, ale też miał być takim miejscem, gdzie miały być pokazywane tańce zakazane takim jak choćby był nawet kankan bo proszę pamiętać że ten XIX wiek to z jednej strony jeszcze taki pruderyjny wiek ale z drugiej strony też już bardzo wyzwolony no i kiedy możemy znaleźć opisy artystów czy nawet wspomnienia samego Toulouse-Lautrec'a który przesiadywał tam godzinami i podglądał tancerki malując je uwieczniając je na swoich płótnach to możemy przeczytać między innymi taką opinię I Kabaret Moulin Rouge to z jednej strony cyrk, z drugiej strony teatr, a z trzeciej strony rodzaj domu publicznego. I dużo w tym, w tym było prawdy. Podobno tancerki, kiedy tańczyły kankana, to celowo ściągały bieliznę, dlatego później policja lokalna kazała im zakładać te właśnie takie falbaniaste majteczki i sprawdzała, czy na pewno są założone, kiedy wychodziły na scenę. Do dzisiaj mulę Rouge zresztą istnieje, choć muszę powiedzieć, że jest to kabaret, który Najrzadziej zmienia swoje widowisko. Ja akurat miałam okazję być we wszystkich tych kabaretach i w Lido, i w Crazy Horse, i w Paradis Latin, i w Moulin Rouge wiele, wiele, wiele razy. Od wielu, wielu lat na afiszu jest ten sam spektakl, La Revue. Dzisiaj tancerki, które tam występują, zresztą w czterech takich wielkich sekwencjach tanecznych, które nawiązują właśnie do cyrku, do muzykalu, do też przełomu XIX i XX wieku, to są tancerki, które pochodzą z całego świata. Przeprowadzane są specjalne castingi na tancerki. Najwięcej dzisiaj podobno ich jest za naszej wschodniej granicy. Tańczą też Polki. Występował też długo Polak, który był tam akrobatą, tancerzem. Zresztą robił niesamowite rzeczy. Można by o nim powiedzieć: człowiek guma. No i to, co też zawsze zaskakuje, ponieważ panie tańczą tam z odkrytymi piersiami, że ten ich biust nie jest wcale taki duży. Ale to chodzi o to, że. Te kobiety muszą się ruszać, więc te proporcje oczywiście muszą być zachowane, i to wszystko musi być bardzo estetyczne. Noga musi być oczywiście długa, są specjalne wymiary dla kandydatek, które chcą tańczyć w mulę róż. Najcięższy element całego ubioru to są zwykle pióra i te całe uprzęże, które są wkładane na głowy. No i właśnie tymi piórami, zwłaszcza tancerki zachwycają. Tak jak mówiłam, cztery duże sekwencje taneczne, poprzecinane elementami kabaretowymi. Natomiast jednym z takich najbardziej spektakularnych momentów jest wyjeżdżające spod sceny akwarium pełne węży, do którego wskakuje tancerka. I finał to oczywiście kankan. -kan. Jest to oczywiście nawiązanie do tego końca XIX, początku XX wieku. Są pióra czerwone, właśnie jest ten szalony kankan, -kan. jest szpagat, jest wiele, wiele odniesień, no i oczywiście cały ten wystrój, czerwone lampki. Można też zamówić kolację, dwa spektakle dziennie. Teraz oczywiście w czasie pandemii troszeczkę to przystopowało, ale mulą róż cały czas cieszy się popularnością. I chociaż ja uważam, że Lido czy Paradilat, czy Crazy Horse są pod kątem artystycznym na dużo większym poziomie, to najłatwiej oczywiście i najlepiej sprzedają się bilety do Moulin Rouge i zwykle jest pełny skład dwa razy dziennie. Mówiąc o kabaretach, wspomnieliśmy Lido de Paris, gdzie występowali choćby Edith Piaf, Marlene Dietrich, Josephine Baker, Dalida, Elton John, Wspomnieliśmy paradilatę... Lajzamineli, Lajzamineli. Lajzamineli. fraksinatra, tak, tak. Tak, można długo tak. wymieniać, wspomnieliśmy paradilatę. A Olapa Agil... Tak, to też ola Ajil, czyli pod tańczącym królikiem. To też jeden ze słynnych kabaretów, a jeszcze jeden był, który już chyba dzisiaj nie istnieje. To była Szalona Wieśniaczka czy Szalona Pasterka, Foli Berger. I podobno to był najbardziej taki wyuzdany, najbardziej, można by powiedzieć, erotyczny kabaret, w którym no, niejedno tancerki pokazywały. Natomiast dzisiaj chyba najwięcej tej seksualności ma Crazy Horse i tam jednak tego ciała, tancerki pokazują najwięcej. Najmniej z kolei chyba w Lido i on też jest mocno, mocno artystyczny. Z kolei Paradis Latte jest bardziej oparty na słowie. Tam jest dużo słowa, więc ci, którzy wybierają się do Paradis Latte, to dobrze by było, żeby przynajmniej jakieś tam podstawy języka francuskiego znali. Także tych kabaretów jak widać było i jest mnóstwo. Większość z nich było usytuowanych na Montmartre, ale na przykład Lido to pola elizejskie Paradis Latte, dzielnica łacińska, Crazy Horse również okolice pół więc jak widać całe paryż kabaretami stał i stoi do dzisiaj, bo jedną z największych atrakcji, którą trzeba w Paryżu zaliczyć podczas swojego pobytu, to jest właśnie nocne wyjście do kabaretu. Kultowym miejscem na mapie Miasta Miłości jest działający od dziesięcioleci kabaret Szemiszu, gdzie transwestyci przebrani za największe gwiazdy muzyki wykonują ich przeboje. Była tam pani? No tam niestety nie byłam, ale to wszystko przede mną i na pewno bardzo chcę się tam wybrać. Powojenny Paryż pokochał jazz, a miłość ta trwa do dziś, czego dowodem są choćby liczne imprezy muzyczne odbywające się tu przez cały rok. Prześledzenie historii tej muzyki w Paryżu może ułatwić podążanie tropem Borisa Viana, genialnego pisarza, ale też muzyka. Tak, bo to wszystko było związane. Musimy pamiętać z tymi szalonymi latami 20 30 Jazz zawitał do Paryża wraz z Amerykanami, którzy przyjechali cieszyć się atmosferą wyzwolonego miasta. Wielu z tych Amerykanów rozsławiło bądź zostało w Paryżu po I wojnie światowej. Kiedy to wiadomo, że mnóstwo Amerykanów trafiło do Europy, walczyło po stronie Francji i tak właśnie jazz trafił do Paryża i stał się. Muzyką wiodącą w latach dwudziestych, w latach trzydziestych. No i tak jest do dzisiaj. Tak jak tutaj Pan wspomniał, są liczne imprezy, cykliczne imprezy, czy na Belleville, czy w wielu innych dzielnicach, które są związane z tą muzyką. I to zarówno z tym klasycznym jazzem, jak również już z tymi nowymi brzmieniami. Wspomnieliśmy dzielnicę Belleville przyłączoną do Paryża dopiero w XIX wieku. Obecnie znana jest ze swej wielokulturowości oraz niezależnej sceny muzycznej, to centrum paryskiej Bohemy? Tak, obecnie to jest w dużym stopniu centrum paryskiej Bohemy, bo w Paryż te centra Bohemy przenosił z miejsca na miejsce. I tak jak Montmartre było w XIX wieku, Montparnasse właśnie bardziej ten XX wiek, to ostatnie lata, ostatnie dekady to miejsce, gdzie powstają kluby muzyczne, gdzie powstają właśnie wielokulturowe miejsca związane z muzyką, również z pisarzami, Galerie artystów, to jest Belleville, ale przede wszystkim Belleville brzmi muzyką, i to muzyką z różnych zakątków świata, bo pamiętajmy, że Paryż jest dzisiaj wielokulturowy. Paryż ma mnóstwo imigrantów. Niektórzy nawet żartują, że trudniej znaleźć w Paryżu Francuza, bo tylu jest obcokrajowców, zarówno turystów, jak i mieszkańców. To się zmieniło oczywiście wszystko po I i II wojnie światowej, również po utracie kolonii, i zwłaszcza to afrykańskie brzmienie zaczęło dominować afrykańskie zarówno z północnej Afryki jak i z Afryki Zachodniej, czyli z czarnej Afryki, zaczęło dominować właśnie w tych dzielnicach, no i rozwijać zupełnie nowe prądy muzyczne. Jose Pons i jego żona Jacqueline mieszkali przy Rue Descartes 16 w Paryżu. Ich dom stał się miejscem spotkań najsłynniejszego pokolenia argentyńskich i francuskich artystów od wczesnych lat 70. XX wieku. Bywał tam często Astor piasola, który odważył no się zmienić tak. tango. Który odważył się zmienić tango i może właśnie opowiedzmy troszeczkę o szlaku mm -hmm. tanga w Paryżu i o tym, że gdyby nie Paryż, to tango nigdy nie stałoby się uznanym tańcem i też muzyką, która rozbrzmiewa na całym świecie. Jak wszyscy wiedzą, tango wywodzi się z Argentyny, ale w Argentynie narodziło się w slamsach w portowej dzielnicy, w zakazanej dzielnicy. Było tańcem zakazanym, tańczonym w domach publicznych, zresztą pierwotnie głównie przez mężczyzn, mężczyzn, mężczyzn mężczyznami. Później, prawda, prostytutki, dziewczyny lekkich obyczajów to było to towarzystwo, które tańczyło tango. I naraz e, wraz z imigrantami, e, również z artystami, którzy w salonach oczywiście nie mogli tego tańca praktykować, ale wiedzieli, co się tańczy na ulicach, przyjeżdżają do Paryża. I tam tango rozkwita głównie za sprawą właśnie jednego z takich arystokratów argentyńskich, Ricardo Giraldesa, który w 1914 roku najpierw recytuje wiersze na temat tanga, a później zaczyna tańczyć na salonie takim bardzo, bardzo arystokratycznym, bardzo eleganckim, czym wzbudza ogólne zniesmaczenie, ale równocześnie ciekawość. Bo wiele osób zachwyciło się tangiem. I tak właśnie rodzi się popularność tanga w Paryżu. Jako tańca młoda na tango była do tego stopnia duża, że styl lat dwudziestych, trzydziestych, zwłaszcza styl w modzie, był odniesieniem do muzyki tango. Te właśnie takie jedwabne, atłasowe sukienki rozszerzane na dole w formie klosza. Nawet powstawały specjalne perfumy, które były związane z tango. Mówiono, że właśnie inspirowane były tą muzyką. Kapelusze, prawda, które również wtedy i garnitury, dokładnie takie, jakie obowiązywały wśród Argentyńczyków gdzieś tam, właśnie w tych dzielnicach portowych, tak jak oni tańczyli, spotykali się w klubach. Więc to stało się wiodącą modą w latach 30., czy w latach 20., latach 30. -tych. Natomiast generalnie ten taniec, a przez niego również piosenka, muzyka weszły na salony, weszły do klubów. Może wspomnijmy o tym, że drugim takim miastem obok Paryża, gdzie tango było najbardziej popularne i wytworzyło wręcz swój styl tanga, była Warszawa, prawda? Paryż Wschodu przed II wojną światową, Petersburski choćby. To wszystko właśnie powstawało, począwszy od tego wystąpienia ów arystokraty argentyńczyka. Lata 20-30 to wielka popularność tanga i również z Paryżem, z Francją, związane były piosenki i muzyka Gardela, najważniejszego przedstawiciela, który później wyjeżdża do Argentyny i tam rewolucjonizuje. Właśnie piosenkę tango, gdzie już obok tańca, również rozwija się ta muzyka i grana i śpiewana w klubach. A tak jak pan powiedział, muzykę tango jako nowe tango zrewolucjonizował Astor Piazzolla, tworząc słynne liber tango, które jest dzisiaj chyba najczęściej granym utworem tego gatunku i zresztą moim ulubionym, tak bardzo kojarzącym się dla mnie, zarówno z Paryżem, jak i z Buenos Aires. Piazzola był uczniem Nadi Boulanger, jednej z najbardziej wpływowych osób w historii muzyki XX wieku. Wykształciła ona między innymi Johna Eliotta Gardinera, Filipa Glasa, Piera Henri'ego. Studiowali u niej Wojciech Kilar, Zygmunt Krause, Krzysztof Meyer, Marta Ptaszyńska, Stanisław Skrowaczewski, Antoni Wit, Kazimierz Serocki. Do śmierci przyjaźnił się z nią Zygmunt Mycielski wykładała w konserwator American Fontainebleau 60 km pod Paryżem. A myśląc o polskich wątkach muzycznych Paryżu, mamy na uwadze przede wszystkim Chopina, który przyjechał tu we wrześniu 1831, mając 21 lat. Podróż do Paryża Fryderyka Chopina zbiegła się z powstaniem listopadowym i wielką emigracją Polaków. Sam Chopin pojechał do Paryża raczej się kształcić. Jego ojciec był z pochodzenia Francuzem, jak wiemy, stąd jego nazwisko. Chociaż przyjechał do Polski właściwie ich dom co prawda miał te korzenie francuskie, ale był domem absolutnie arystokracji polskiej. Chopin wyjeżdża do Paryża i tam na początku jest głównie związany właśnie z salonami polskiej emigracji, ponieważ po powstaniu listopadowym wyjeżdża bardzo wielu patriotów, wielu arystokratów i rozwijają się salony literackie, salony polskie, salony patriotyczne. No i właśnie w tych salonach Chopin jest częstym gościem, tam koncertuje, tam jest ozdobą tych salonów. No i taki jest początek jego bytności w Paryżu. Natomiast takim momentem przełomowym jest koncert, na który zostaje. Zaproszony do takiego dosyć znanego salonu ówczesnego twórcy czy wytwórcy pianin, pianin i fortepianów, gdzie spotykali się najwięksi muzycy i tam poznaje Franciszka Liszta, poznaje bardzo wielu muzyków związanych już z salonami francuskimi i to jest jego niebywały sukces. Najpierw głównie jako pianisty, dopiero później jako kompozytora. I tak ten właśnie koncert staje się początkiem w Wielu, wielu zaproszeń do najlepszych salonów Paryża, gdzie między innymi poznaje swoją wielką miłość. Chociaż mówią niektórzy, że to nie tylko była towarzyszka, ale bardziej matka opiekunka, czyli son. No i również w tychże salonach poprzez Rorsę, poznaje swojego wielkiego przyjaciela. De la Delacroix. Chopin zawsze był słabego zdrowia, także z jednej strony oczywiście koncertował w Paryżu, koncertował w najlepszych salonach, ale z drugiej strony musiał dbać o to zdrowie. są między innymi wpada na pomysł, żeby go wywieźć na Majorkę. Na tej Majorce pisze wiele swoich utworów, chociaż wcale wyspa akurat w okresie wielkich deszczów nie bardzo mu pomogła. Też ten pobyt przyczynił się do rozstania tej słynnej pary i pod koniec życia, kiedy już tak naprawdę cierpi bardzo Mocno z powodu swojej choroby, dostaje się pod opiekę młodej dziewczyny, która była jego wielką wielbicielką, która chodziła na jego koncerty. Była to niejaka Jane Sterling i to ona właściwie opłacała ostatnie mieszkania, gdzie Chopin przebywał. I tutaj właśnie chciałabym powiedzieć, że w Paryżu możemy. Pójść całym szlakiem Chopina, bo najczęściej się oczywiście pokazuje to jego ostatnie mieszkanie, gdzie zmarł, czyli mieszkanie przy placu Vendôme, za które właśnie płaciła Jane Sterling. Natomiast Chopin zmieniał mieszkania wielokrotnie. Zwykle gustował w bardzo eleganckich salonikach, zresztą on był typem takiego arystokraty, delikatnego, chociaż go nie było na to specjalnie stać, ale zawsze szukał właśnie takich miejsc bardzo wygodnych. Więc wiele tych mieszkań dzisiaj możemy tym szlakiem przejść tam, gdzie Chopin mieszkał. Oczywiście miejsce, gdzie koncertował. No i oczywiście miejsc już związanych z jego ostatnimi momentami, już po śmierci, czyli Kościół Świętej Marii Magdaleny. Gdzie odbyła się Msza Żałobna, i później cmentarz père Lachaise, na jego pogrzeb przyszły wtedy tysiące ludzi pożegnać wielkiego muzyka, wielkiego kompozytora, wielkiego pianistę, bo tak jak mówiłam, najpierw był przede wszystkim znany jako muzyk, jako ozdoba salonów, jako nieprzeciętnie zdolny. Pianista z Polski. W okresie międzywojennym Paryż stał się niemal drugą stolicą muzyczną Polski. Jedną z ważniejszych postaci paryskiego życia muzycznego była Wanda Landowska, odnowicielka klawesynu, synu, która mieszkała tam od 1899 do 1939. Często grano w Paryżu muzykę Henryka Wieniawskiego, absolwenta zresztą paryskiego konserwatorium, prawda? Tak, też pamiętam, że obok grobowca Fryderyka Chopina również znajduje się, już nie pamiętam jak się nazywał ten muzyk, ale też jeden z laureatów koncertu szopenowskiego. Zresztą było specjalne konserwatorium, gdzie właśnie muzycy, pianiści uczyli się, żeby się przygotowywać do słynnych koncertów szopenowskich. Także ta muzyka, prawda, związana z Polską i to zwłaszcza z muzyką klasyczną zawsze w Paryżu była bardzo, bardzo popularna. Paryż stał się domem dla Eugeniusza Morawskiego, chociaż jego muzyka zazwyczaj nie przypadała do gustu Francuzom. W Paryżu powiodło się natomiast Aleksandrowi Tansmanowi, który przybył tu w 1919. Piotr Perkowski, Stanisław Wiechowicz oraz Felix Roderyk Łabuński utworzyli w 1926 Stowarzyszenie Młodych Muzyków Polaków w Paryżu. Do tego stowarzyszenia przystąpili muzycy, którzy przebywali wtedy właśnie nad Sekwaną. Grażyna Bacewicz, Jerzy Fitelberg, Michał Spisak. Wspomnijmy też Karola Szymanowskiego, który namawiał młodych polskich kompozytorów do wyjazdu do Paryża. Szymanowski, a także Ravel, Erik Satie, czy Diagilew, Często w salonie Cypriana i Idy Godepskich. To było ważne miejsce na mapie muzycznej Paryża, ale tych ważnych miejsc można sporo wymienić, choćby właśnie tak, salony tak, muzyczne. Tak, a czy Cyprian Godepski, my tutaj mówimy o rzeźbiarzu, prawda? Zresztą to był człowiek, który był potem związany z powstaniem opery Garnier, z tego co pamiętam, bo dostał zlecenie od Charlesa Garniera. Natomiast rzeczywiście tych miejsc związanych z polską muzyką było bardzo dużo. No i też często to, co powtarzali artyści, że Paryż też pozwalał na wyjście z takiego kontekstu polskiego, że ten, kto potrafił jakby zamknąć za sobą ten kontekst polski, mógł w Paryżu rozwinąć swoją karierę i prawda, pokazać swoją wielostronność. Muzyka króluje w Paryżu na ulicach, ale przede wszystkim w swoich świątyniach. W 1875 roku powstała opera Garnier, w której również Chagall w latach 80. XX wieku zostawił swój ślad w postaci malowideł. Tak, dokładnie. To jest, ja zawsze powtarzam, wzór teatru dla całego świata. Karol Garnier, Charles Garnier stworzył Teatr Doskonały. Stworzył go na zamówienie Napoleona III, ówczesnego władcy. Małżonka Napoleona była wielką snopką i cesarzowa Eugenia z pochodzenia Hiszpanka. Kobieta niezwykle modna, kobieta, która lubiła błyszczeć i lubiła się pokazywać. I chciała Mieć teatr z prawdziwego zdarzenia w Paryżu. Dlatego też Napoleon III składa zamówienie na wybudowanie nowoczesnego budynku teatru. No i tego wezwania podejmuje się Karol Garnier. Stworzył on dzieło ogromne, niesamowite, bo z jednej strony jest to taki eklektyzm i to klasyczny przykład eklektyzmu, który łączy style, różne prawda, środki wyrazu, ale z drugiej strony doskonale spełnia swoją rolę. I tak jak pan mówił, że również do samego dzieła przyczynił się Mark Chagall, ale to dopiero było po pożarze. Zresztą w samej operze znajdował się gigantyczny Żyrandol, który pewnego dnia podczas przedstawienia po prostu spadł i nawet były ofiary śmiertelne. Również opera płonęła. Później podczas przebudowy, między innymi część prac powierzono Markowi Chagallowi, i dokładnie właśnie jego dzieła znajdują się we wnętrzach. Zresztą Tą samą operę można zwiedzić, można zobaczyć zarówno główną salę, jak i właśnie te wszystkie foyer, wszystkie sale, gdzie odbywało się to życie takie towarzyskie, bo opera to nie tylko było przedstawienie, to nie tylko była muzyka, ale to było całe życie towarzyskie. Tam się po prostu bywało. Tam bywała cała elita. Tuż obok opery znajdowały się słynne kawiarnie, słynne kluby. Pierwsze kawiarnie, które powstawały właśnie w tej ósmej dzielnicy, czyli Café de Paris. Także tam się toczyło całe to takie życie, można by powiedzieć, ówczesnej śmietanki. Poza tym, kiedy powstawała opera paryska, to również były przez barona Haussmanna wytyczane wielkie bulwary Paryża. Opera była częścią tego wielkiego założenia architektonicznego i do dzisiaj zachwyca ponieważ kiedy podjeżdżamy pod operę, to podjeżdżamy jednym z wielkich bulwarów no i ten budynek tam rzeczywiście dominuje tym całym swoim eklektyzmem, z tym całym swoim bogactwem dekoracji i rzeźb odnoszących się do historii muzyki. Tak jak mówiłam, ten budynek, doskonale stworzony przez Garniera na potrzeby przedstawień, stał się wzorem dla wielu teatrów na świecie, łącznie z Polską, bo nasz Teatr Słowackiego w Krakowie jest wybudowany na tym wzorze, ale tak takim chyba najbardziej spektakularnym przykładem tego, gdzie aż opera i jej właśnie te wzory zawędrowały, jest Manausz w Brazylii, w Amazonii, bo właśnie nawet tam architekci wzorowali się na paryskiej operze, kiedy budowali gmach teatralny w okresie gorączki kauczukowej. Dzisiaj opera tylko częściowo tutaj daje przedstawienia, które są w repertuarze Paryża, ponieważ w 1880 w 1989 roku, w dwusetną rocznicę rewolucji francuskiej. Otwartą nową operę paryską, Operę Bastylii, to był swego rodzaju manifest, ponieważ chciano otworzyć na placu Bastylii, właśnie niedaleko 20 dzielnicy. Dzielnicy raczej związanej z robotnikami, z emigrantami, również operę pokazując, że ta rozrywka już nie jest tylko arystokratyczna, nie jest tylko elitarna, ale jest dostępna dla każdego śmiertelnika. I dzisiaj ta nowa opera, opera Bastylii, opera przy placu Bastyli, tak naprawdę jest miejscem, gdzie odbywa się. Większość przedstawień, natomiast w głównej operze te najważniejsze, oraz przede wszystkim przedstawienia baletowe. No, ale tak jak mówiłam, również można zwiedzić i to polecam, bo naprawdę jest to szalenie ciekawy gmach w środku i można właśnie zobaczyć te wszystkie założenia architektoniczne oraz to, jak ten teatr działał i jaki był zamysł Karola Garniera. Nie sam budynek opery Garnier przykuwa naszą uwagę, ale jej jezioro, które się tam pojawiło w nim rzekomo znajduje. Tak, e, i również podobno i upiory, i w ogóle również w samej operze próbowano przeprowadzić zamach na Napoleona. Także ma ta opera wiele takich różnych historii, które są oczywiście smaczkami tego gmachu. Jedna z legend mówiła, że żyje tam człowiek ze zdeformowaną twarzą, co stało się pożywką dla Gastonaleru. Dokładnie, tak. Napisał tak, tak. powieść Upiór w Operze, a na Dokładnie, jej podstawie powstał Kultowy musical Andrew Lloyda Webera, zresztą znakomity. Także, tak jak mówiłam, ma swojego upiora, ma swoje czarne historie, ma wiele romansów na koncie. No i oczywiście była miejscem, gdzie bywano, gdzie pokazywano, tak jak dzisiaj mamy czerwony dywan i ścianki, na których pokazują się gwiazdy, to pod koniec XIX wieku. Takim miejscem, gdzie pokazywali się celebryci i arystokracja była oczywiście opera i to opera Garniera. W 2015 roku pojawiła się Filharmonia Paryska z siedzibą w imponującym kształtem gmachu zaprojektowanym przez Jeana Nouvela. Przenieśmy się do Paryża lat 90. gdzie francuscy DJ -e odmienili muzykę house, powstał styl określany dziś jako French Touch lub French House, bazował na samplach z utworów disco poprzednich dekad lat 70. i 80. Tu wyróżniał się zwłaszcza zespół Daft Punk, a dziś, gdzie moglibyśmy zabawić się w Paryżu przy muzyce serwowanej przez dobrych DJ-ów? Tak naprawdę w całym Paryżu jest mnóstwo klubów, gdzie możemy pójść. Wspomniana choćby 19, 20 dzielnica to są miejsca, gdzie tych klubów jest mnóstwo i gdzie Paryż tętni wszelkimi rytmami, zarówno tymi najbardziej nowoczesnymi, jak i tymi odwołującymi się do afrykańskich rytmów. Kilka klubów znajduje się w pobliżu pól lizejskich, i to takich właśnie bardzo przodujących, luksusowych, jest również sporo klubów gdzieś tam właśnie że i Montmartre, także w całym Paryżu w zależności od tego jakiej muzyki chcemy posłuchać, to możemy znaleźć wiele, wiele różnych miejsc. Aczkolwiek to jest też takie miasto, gdzie nie tylko mamy nowoczesną muzykę, nie tylko mamy tą muzykę taką właśnie najlepszych DJ-ów, ale również mamy malutkie klubiki, gdzie zarówno możemy posłuchać saksofonisty, możemy posłuchać współczesnych brzmień jazzu, możemy posłuchać Muzyki afrykańskiej, możemy posłuchać muzyki latynoskiej. Paryż ma nam do zaoferowania absolutnie wszystko. Jednym z takich też bardzo modnych klubów jest oczywiście Buddha Bar, taka mhm. cała sieć, które się oczywiście w Paryżu również musi znajdować. Także jest to jedno z takich najbardziej modnych miejsc w ostatnich latach. Myślę, że państwo znają serię płyt Buddha Bar z znakomitą muzyką relaksacyjną. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Grażyna Woźniczka. Au revoir. Au revoir, et merci beaucoup. I no cóż, zapraszam Państwa do Paryża i mam nadzieję, że literacki Paryż, muzyczny Paryż będzie inspiracją, by to miasto poznawać, nie tylko zaliczając te najważniejsze zabytki, ale szukając też szlaków e, artystów, którzy nam są tak bliscy, czy to przez literaturę, czy właśnie przez muzykę.